Lila? Co tam jest, foczki? Śpi? Co to jest, Lili? Kałamarnica? Duża. Rekin wieloryby to jest. No. Tak wyglądają. Foczka? Patrz, Lili. Moi drodzy, przy trenerce Magdzie nasz niezwykle przystojny, jak widzicie. Bardzo umięśniony, niezwykle męski. Niezwykle również uczuciowy i zakochany w swojej trenerce. 4-letni Nino i poproszę o brawa! A widzieliście ten gest głową? To oznacza, że wszystko, co o mnie powiedziała, jest prawdą. Natomiast przy trenerze Javierze, po mojej lewej stronie, nasza najmłodsza, najsłodsza, najbardziej zwariowana, rozpieszczona do granic możliwości. Dwuletnia Majeczka i poproszę o brawo na niej. Trener również, no i proszę Majka, śmiało. Poczekajmy z tymi prawami, moi drodzy, i teraz poproszę aplauz dla naszej Majeczki. Pomysłowość bym dodała do tego. To są cechy, które powodują, że uchadki są jednymi z najgroźniejszych ssaków, a właściwie drapieżników wodno-lądowych na ziemi. A my nie chcieliśmy go zmuszać do tego. No i teraz podania za 3 punkty, moi drodzy. Prawdziwe koszykarskie podania. Zobaczcie. Tak odbija. Przy okazji spójrzcie, jak silny pysk, jak silne nozdrza mają uchadki. Takie odbijanie twardej, ciężkiej piłki nie sprawia im żadnego problemu, nie sprawia również bólu, bo zapewniam was, że w innym wypadku nie chciałyby tego wykonywać. Już mówiłam wam, że są bardzo niezależne. Proszę bardzo, a Nino uwielbia takie odbijanie. Niezwykle trudne ćwiczenie, wyglądające tylko na warto. Proszę bardzo. Nino bierze rozpęd, to mija wyspę. O, Majeczka! A Majeczka, proszę bardzo, patrzy, co Nino zrobił. Majka! Tak zabaw? No, pójdziemy tam zaraz. Chodźcie tędy. Ła, ale super. Lili ma leginsy na głowie. Zapomnieliśmy oczywiście czapeczki dla Lilicji. Ale ty jesteś odważna.